Dzień dobry, witajcie. Ostatnio w internecie i w mediach pojawiły się takie informacje, że już nie będzie można dostać psychotropów na e-receptę, na teleporadę, że trzeba będzie iść osobiście do lekarza, że te leki są nadużywane i faktycznie, bo zdarzają się osoby uzależnione od psychotropów, które mogą na zasadzie opłacenia prostej konsultacji czy teleporady skonsultować się w ciągu dnia z 10 różnymi lekarzami, otrzymać receptę na swój lek, albo w tak zwanym receptomacie zapłacić 50 zł i na przykład otrzymać receptę na lek psychotropowy. I pojawiły się również tutaj pewne sprzeczności, ponieważ informacje, że już nie będzie można na zasadzie teleporady otrzymać e-recepty na leki działające przeciwlękowo, przeciwdepresyjnie, uspokajająco, nasennie i tak dalej. Zwróćmy uwagę, że niektórzy mylnie za psychotropy uważają wszystkie leki, które działają na psychikę. W tym szerokim znaczeniu psychotropami moglibyśmy nazwać również nalewki zawierające niektóre zioła, zawierające na przykład melisę, chmiel, ale także dziurawiec i związany z nim hiperycynę, tak? Ale także moglibyśmy nawet za lek psychotropowy potraktować melatoninę, na której jest informacja, że może upośledzać sprawność psychofizyczną. Albo wprowadzoną niedawno do lecznictwa bez recepty, jako tak zwany lek OTC, doksylaminę, która stosowana jest jako lek nasenny. A tymczasem nie. O psychotropach mówimy wtedy, gdy one zostały umieszczone w wykazie. W wykazie leków psychotropowych. Istnieje cała ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Istnieje również rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, odurzających i nowych substancji psychoaktywnych, gdzie jest specjalny wykaz tak zwanych leków psychotropowych czy substancji psychoaktywnych. Oznaczone są one literami P, od P1 do P4. Są też leki odurzające, oznaczone literami od N1 do N4. I one stosowane są zarówno w lecznictwie, jak również w celach przemysłowych, jak również w celu badań, prowadzenia badań naukowych w zależności od konkretnego leku. Niemniej jednak są to substancje wywołujące uzależnienie i do tych w zasadzie skierowana była ta uwaga. Zwróćmy zatem uwagę, że lekami psychotropowymi będą, to co teraz powiem, to są nazwy niezastrzeżone międzynarodowe. Będą na przykład barbiturany, będzie na przykład fenobarbital, będą na przykład również benzodiazepiny, ale także na przykład alprazolam, również niektóre leki stosowane w ADHD, metylofenidat, pentazocyna, leki nasenne takie jak zolpikom, zolpidem. To są leki psychotropowe. To są leki uzależniające i te leki faktycznie są psychotropami. Natomiast leki z grupy SSRI, SNRI, tutaj możemy mówić o paroksetynie, fluwoksaminie, sertralinie i tak dalej, escitalopram i tak dalej, inne leki, tak jak na przykład trazodon, czy na przykład trójcykliczne, czterocykliczne leki przeciwdepresyjne, czyli na przykład miamseryna, doksepina, leki takie jak hydroksyzyna, wspomniana wcześniej przeze mnie doksylamina, to nie są psychotropy. To nie są psychotropy, mimo że one wywołują działanie anksjolityczne, przeciwlękowe, przeciwdepresyjne, w wielu przypadkach nasenne również, to nie są psychotropy. Sulpiryt, lek stosowany również jako lek przeciwpsychotyczny w psychozach, oczywiście zależy od dawki, bo tu dawki wahają się od 50 mg do mogą być nawet kilkanaście razy większe, tak? Ale stosowany również jako lek przeciwdepresyjny, słabo anksjolityczny i przeciwpsychotyczny też nie jest w wykazie leków psychotropowych. Moi drodzy, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, żeby ludzie podchodzili do wszystkich informacji przekazywanych gdzieś przez media racjonalnie. Zasięgali opinii na przykład u swojego lekarza. Zasięgali opinii u specjalistów. Dlatego, że często informacje przekazywane przez media mają na celu wzbudzenie pewnego rodzaju sensacji, tak? A jednocześnie przekazywane są w taki sposób, żeby jak największa liczba osób się tą informacją zainteresowała. Moi drodzy, ktoś mnie kiedyś zapytał: Panie Patryku, pan coś bierze?
na tą psychikę? Nie. A powinien pan. Moi drodzy, ja kiedyś wziąłem alprazolam. Dlatego, że miałem mieć wykonaną kolonoskopię. Choruję na wrzodziejące zapalenie jelita grubego w remisji wieloletniej. Ale miałem mieć wykonaną kolonoskopię po raz pierwszy czy drugi raz. Nie wiem, wziąłem, lekarz mi przepisał doraźnie alprazolam. Najpierw wziąłem sobie nalewkę, tak, z ziół, która jest dostępna bez recepty. Nie zadziałała to, później wziąłem ten alprazolam. Mój poziom lęku zmniejszył się z 8 do 7, tak. I ktoś mi powiedział, że pan ma taką już zrytą banię, że żaden lek już bardziej zryć jej nie może. Moi drodzy, ale dopiero później, jak pojechałem na tę kolonoskopię, nie powiedziałem lekarzowi, co ja wziąłem, a on mi jeszcze dożylnie dał midazolam i fentanyl, to te kombo spowodowało, że byłem w takim stanie, że mogliby mnie zgwałcić i nawet nie wiedziałbym kiedy. Moi drodzy, moja teściowa odsłuchała te moje filmy i niestety dotarła do tych żartów, które, do tych sucharów, które na końcu o niej mówiłem. I tak się biedaczka przejęła, że lekarz psychiatra przepisał jej całą torbę leków przeciwdepresyjnych i psychotropowych. I gdy poszła do apteki i zapytała się, ile to będzie kosztować, to wróciła z powrotem do domu. Stwierdziła, że już woli umrzeć, niż tak drogo zapłacić. Ale z kolei, gdy sprawdziła, ile kosztują teraz usługi pogrzebowe, to jednak z powrotem wróciła po te leki do apteki. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam was serdecznie, cześć.